miejsce miałem możliwość przekazania najnowszych informacji ministrom 31 maja w Radzie do Spraw Ogólnych, jeśli chodzi o procedurę wysłuchania artykułu 7 w kwestii Polski. Dzień później przedstawiłem stanowisko Komisji Europejskiej w tej kwestii tutaj w Parlamencie Europejskim i przypomnę, że wtedy doszedłem do wniosku, że ogólnie rzecz biorąc, pomimo szeregu istotnych zmian pozytywnych, są poważne obawy nadal, które pozostają. Co więcej, chciałbym wskazać, że 5 czerwca Trybunał Sprawiedliwości w swojej Wielkiej Izbie przedłożył ostateczne orzeczenie w procedurze naruszeniowej w kwestii Polski. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że wszystkie zapisy, które były kwestionowane przez komisję, jeśli chodzi o ustawę sądowniczą z 2019 roku, że tam jest naruszenie prawa unijnego, zwłaszcza chodziło o zasadę niezależności sądownictwa oraz skuteczną ochronę sądowniczą. Państwo pamiętają, że przed orzeczeniem Trybunału Polska nie spełniła w pełni tak zwanych rozwiązań tymczasowych w tej sprawie narzuconych decyzją sądu z 2021 roku. Dlatego Polska została na wniosek komisji skazana na karę 1 000 000 euro dziennie. 21 kwietnia wiceprzewodniczący sądu obniżył tę kwotę do 500 tysięcy euro dziennie w obliczu postępu, jeśli chodzi o wykonanie nakazu sądu. Ten wyrok zakończył się ostatecznym wyrokiem sądu, ponieważ Polska nie zapłaciła tej kary. Komisja zdecydowała, że odliczy te środki od środków europejskich należnych Polsce. Teraz Polska musi podjąć kolejne działania, by pełni wdrożyć ostateczne orzeczenie Trybunału. Komisja będzie dokładnie monitorować wdrożenie tego wyroku i przypomina jednocześnie, że spełnienie orzeczeń Trybunału to jest podstawa naszych wspólnych zobowiązań w temacie praworządności. Jak podkreślił Trybunał w swoim orzeczeniu z 5 czerwca, praworządność jest podstawą tożsamości Unii Europejskiej. Jest to nasz wspólny porządek prawny i jest to konkretny wyraz poprzez zasady, które obowiązują prawnie wszystkie państwa członkowskie. Powtarzam, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości są wiążące i muszą zostać wykonane. Komisja Europejska dlatego oczekuje, że władze polskie szybko i w pełni zrealizują wspomniane orzeczenie zgodnie z wymogami prawa europejskiego. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w terenie, podsumuję to, co powiedziałem w parlamencie już 2 tygodnie temu. Póki co władze polskie nie podjęły żadnych działań, by odnieść się do poważnych obaw dotyczące niezależności Krajowej Rady Sądowniczej. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, są wątpliwości, czy szereg sędziów nominowanych w 2018 i 2019 roku, w tym pierwszy przewodniczący, faktycznie spełniają wymogi niezawisłości, które wynikają z artykułu 19 Traktatu Unii Europejskiej. I wreszcie jeszcze, jeśli chodzi o kwestie praworządności, też są wątpliwości, bowiem władze polskie nie podjęły żadnych działań w obliczu wątpliwości komisji. W lutym komisja zdecydowała, że pozwie przed Trybunał Polskę za naruszenie prawa unijnego, jeśli chodzi o orzeczenia Trybunału z roku 2021 roku. Chodzi tu o prymat prawa europejskiego. Oczywiście nadal będziemy śledzić tutaj te różne działania, wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty, aby mieć pewność, że uda nam się zapewnić niezawisłość sądownictwa w Polsce i chronić demokrację w tym kraju. Zaczynamy też organizować procedurę w obliczu nowej ustawy. Dziękuję Państwu za tę debatę. Cieszę się na Państwa wypowiedzi. Dziękuję za uwagę.
Thank you very much, Commissioner Reynders, and now the floor. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Teraz pan Lenaerts na 2 minuty. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W zeszłą niedzielę ponad 500 000 osób wyszło na ulicę Warszawy w największej demonstracji politycznej od upadku komunizmu. Mieli oni flagi Polski i flagi europejskie. Kochają oni Polskę, są przywiązani do przyszłości europejskiej Polski i patrzą w stronę Unii Europejskiej, ponieważ liczą na pomoc. Pomoc w tym, aby zaprzestać sytuacji, w której rząd polski podkopuje praworządność i podkopuje również pozycję Polski w Unii Europejskiej, bo z tym mamy właśnie do czynienia. Mamy w Polsce reżim, który tak bardzo boi się opozycji, tak bardzo boi się wyborów, tak bardzo boi się pociągnięcia do odpowiedzialności i kontroli, że stosuje coraz bardziej skrajne środki. Ostatnio już rozmawialiśmy na ten temat w Parlamencie Europejskim, ale ostatnim, najbardziej skrajnym przykładem jest tak zwana ustawa Lex Tusk. Chodzi o to, aby wyeliminować opozycję z gry. Jest to taka kulminacja 8 lat tworzenia autokratycznego systemu w Polsce. I to jest komisja na temat badania wpływów rosyjskich, to jest oficjalna nazwa, ale tak naprawdę jest to komisja z inspiracji rosyjskiej, że tak powiem, stworzona. Chodzi o to, żeby wyeliminować opozycję polityczną i to właśnie robi Putin w Rosji. Jeżeli chcemy, żeby w Europie nie było Nawalnych, to musimy działać już teraz. Dziękuję bardzo komisji, panu komisarzowi Reindersowi za szybkie i zdecydowane działania, ponieważ musimy stać ramię w ramię z tymi w Polsce, którzy walczą o demokrację i praworządność, często kosztem osobistego poświęcenia. Widzieliśmy, że komisja rozpoczęła postępowania naruszeniowe. Cieszymy się, że w trybie pilnym zostało to zrobione, ponieważ powtarzamy, że jest to kwestia niezwykle pilna. To, co dzieje się w Warszawie, widzimy. Komisja powstała, ustawa została przyjęta. Może to wyrządzić ogromne szkody, a my musimy temu zapobiec. Chcemy również, aby komisja przyjęła równolegle środki tymczasowe, równolegle do tej procedury naruszeniowej, ponieważ nie mamy czasu do stracenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan Marek Belka. Bardzo proszę. Praworządność, a właściwie jej brak w Polsce, to temat rzeka. Miałem nadzieję, że już podczas tej kadencji parlamentu nie będziemy musieli do tego tematu wracać. No ale polska władza dostarcza materiałów coraz to bardziej absurdalnych. Komisja badająca rosyjskie wpływy w latach 2007-2022. To okrutny żart z Polaków, bo powołuje ją partia, która tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie organizuje w Warszawie zlot europejskich popleczników Putina i która do dzisiaj nie wytłumaczyła rozlicznych rosyjskich powiązań swojego ministra obrony narodowej. Komisja ta łamie konstytucję w kilkunastu punktach. Rodem z czasów stalinizmu. Sąd kapturowy, który właściwie odbiera możliwości obrony tak zwanym podsądnym i zapewnia, uwaga, bezkarność członkom tej komisji, tak jakby oni mieli z góry się czegokolwiek obawiać. Jaki jest cel? Oczywiście zwiększenie marniejących w oczach szans wyborczych PiS-u. Opinie na jej temat wydało już polskie społeczeństwo. W zeszłą niedzielę odbył się w Warszawie największy chyba w ostatnich dekadach zlot polityczny w obronie demokracji. Słyszeliśmy, co na ten temat mówi Komisja Europejska. Można wspomnieć o tym, co mówi Departament Stanu USA, ale najgłośniejsza jest cisza ze strony Kremla. Oni się cieszą, bo ta komisja trywializuje poważny w istocie problem rosyjskich ingerencji w procesy demokratyczne w krajach Zachodu. Brexit, wybory w Stanach Zjednoczonych, a poza tym daje możliwość rosyjskim trollom do wpuszczania w przestrzeń publiczną dowolnych materiałów. Jeden troll już się uaktywnił i to w Warszawie i nawołuje do likwidacji Komisji Europejskiej. To skala absurdu. Powołanie tej komisji jest niebezpiecznym precedensem. To zaraźliwa gangrena, której trzeba się jak najmocniej przeciwstawić. Dziękuję. Thank you very much, Mr. Belka, and the next speaker is Madam.
Dziękuję bardzo, panie Belka. Teraz pani Roża Thun, bardzo proszę. W październiku będziemy mieć w Polsce wybory parlamentarne i bardzo wszyscy chcemy, żeby były uczciwe, ale będzie trudno, bo mamy ordynację wyborczą skrojoną pod partię rządzącą. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są z nominacji partii rządzącej. Mamy komisję specjalną w Sejmie w pełni polityczną, która może usuwać z funkcji publicznych i z list wyborczych każdego, kto się jej nie podoba. Mamy nierówny dostęp do mediów, które nazywają się publiczne, ale już dawno rząd Kaczyńskiego przemienił je w swoją tubę propagandową, a paliwowa spółka Skarbu Państwa Orlen wykupiła większość gazet regionalnych i lokalnych i również w nich uprawia prorządową propagandę. Mamy doświadczenia z poprzednich wyborów, podczas których wykorzystywany był system inwigilacyjny Pegasus w celu skompromitowania członków opozycji zaangażowanych w kampanię wyborczą. Wolność, równość i demokracja, proszę Państwa, to jest nasza wspólna sprawa. I tak, panie komisarzu, w Polsce podczas tych najbliższych wyborów powinna działać misja obserwacyjna, pełna misja obserwacyjna OBWE. Wszyscy musimy pilnie obserwować, czy te wybory są wolne, uczciwe i równe. Powinien powstać europejski Tech Lab, tak jak to rekomendowaliśmy we wnioskach z Komisji Pegasus, aby każdy zaangażowany w kampanię wyborczą mógł sprawdzić swój telefon i inne urządzenie, czy nie jest podmiotem, obiektem nielegalnej inwigilacji przez rząd. Ja dziękuję, panie komisarzu, za wszystko, co pan robi. Dziękuję wam wszystkim, koleżanki i koledzy, za waszą solidarność, bo wolne i uczciwe wybory w krajach członkowskich to jest warunek funkcjonowania Unii Europejskiej. Dziękuję. Thank you very much. Und nächste Rednerin ist... Bardzo dziękuję. Teraz pani Reind. Dear colleagues. Dorota was 33. Szanowni Państwo, Dorota miała 23 lata, zmarła na zakażenie septyczne 2 tygodnie temu, bo nie uzyskała aborcji w polskim szpitalu. I to nie jest pierwsza kobieta, która zmarła po wprowadzeniu brutalnego prawa antyaborcyjnego. Tragiczne historie, można powiedzieć, ale jaki to ma związek z debatą na temat praworządności w Polsce? Otóż jest związek duży z praworządnością, bowiem mamy tutaj do czynienia z kolejnym krokiem, by dokręcić śrubę autorytarnych rządów w Polsce. Po upolitycznieniu sądownictwa, przejęciu mediów publicznych, atakach na mniejszości, restrykcjach praw podstawowych, w tym jeśli chodzi o dostęp do aborcji, by ratować życie, teraz kolejna kwestia, jeśli chodzi o naruszenie demokracji. Naruszenie kodeksu wyborczego, próba zastraszenia demokratycznej opozycji poprzez komisję śledczą, która może zapobiec kandydowaniu nawet i o objęciu urzędu. Kiedy spojrzymy na sytuację na świecie, widzimy, że mamy coraz większy autokratyczny sprzeciw wobec demokracji i porządku światowego opartego na porządku. Poprzez europejskie wysiłki musimy się temu sprzeciwstawić. 500 000 ludzi wyszło w zeszłą niedzielę na ulicę Warszawy, więc wierzę, że obywatele polscy są po naszej stronie w tej bitwie. Nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. My wszyscy jako partie demokratyczne musimy współpracować, by zapobiec zmianie autorytarnej. Tu nie chodzi o lewicę czy prawicę, tu chodzi o ochronę naszej demokracji wspólnie, więc musimy wspólnie bronić praworządności, demokracji w Polsce i wszędzie w Unii Europejskiej musimy wspólnie działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejną mówczynią jest pani Beata Szydło. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. W Polsce praworządność nie jest łamana. Nie ma takiego problemu. W Polsce sama ze sobą problem ma opozycja, która nie mogąc się pogodzić z demokratycznym wyborem Polaków, którzy w 2015 roku powierzyli władzę Prawu i Sprawiedliwości, a w 2019 roku przedłużyli ten mandat, cały czas atakuje i wszczyna awantury, niestety wykorzystując również instytucje europejskie. A więc nie ma sensu ta dyskusja. Ale skoro już zebraliśmy się, żeby porozmawiać o praworządności, no to porozmawiajmy
o praworządności w Unii Europejskiej. Czy tutaj nie dochodzi do łamania traktatów i omijania ich? Miesiąc temu z tego miejsca niemiecki kanclerz Olaf Scholz przedstawił niemiecką wizję Unii Europejskiej. Zabranie prawa weta w kluczowych kwestiach, wprowadzenie nowych, pozatraktatowych metod zarządzania Unią Europejską. I to nie były tylko rozważania teoretyczne, bo przecież to się już dzieje, a debata o pakcie migracyjnym jest tego najlepszym przykładem. Następuje przebudowa i próba zmiany, pozatraktatowej zmiany ustroju Unii Europejskiej. I Komisja Europejska potrzebuje zasłony dymnej, żeby rozmawiać na przykład o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, niż tłumaczyć się z tego, dlaczego omija traktaty europejskie. Jako były polski premier, eurodeputowana z Polski, która otrzymała poparcie ponad 500 000 polskich obywateli, chcę jasno komisji powiedzieć, panie komisarzu, Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia. Nie da się Polska steroryzować poprzez wasze ataki i kary. My stoimy dzisiaj na straży traktatów europejskich i chcemy, żeby Unia Europejska właśnie zgodnie z traktatami się rozwijała. A polskiej opozycji, która tutaj siedzi na tej sali, proponuje reset. Thank you very much. Speaker is Monsieur Jean-Paul Garot. Bardzo dziękuję. Teraz pan Jean-Paul Garot. Minutka. Panie przewodniczący, drodzy koledzy, a zatem uważają państwo, że Polska jest zagrożeniem dla praworządności, ale o jaką praworządność chodzi? Unia Europejska nie jest państwem, ani nie jest organem, który może dyktować swoje zasady państwom podporządkowanym. To nie jest coś, o czym się dyskutuje. Praworządność nie może stanowić pretekstu dla interesów politycznych, dlatego że państwo tak naprawdę to, co robią, sprawia, że to, czemu państwo się sprzeciwiają, się tylko w Polsce wzmacnia. Ale o co tak naprawdę chodzi? Tu chodzi po prostu o zwykłe prawo dotyczące organizacji wyborów. Zorganizowanie transportu dla osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Więc tutaj nie chodzi o żadne pogwałcenie praworządności czy zasady antydemokratyczne. Chodzi o to, żeby zagwarantować ludziom po prostu możliwość egzekwowania swojego prawa wyborczego, czyli prawa podstawowego. A jeżeli państwo twierdzą inaczej, to naprawdę świat staje na głowie. Mówimy zatem o prawach podstawowych i muszą państwo to respektować. Bardzo dziękuję. Teraz pan Konstantinos Arvanitis. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Z zadowoleniem przyjmujemy szybką reakcję komisji w obliczu ostatnich wydarzeń w Polsce. Stworzenie tej komisji śledczej do spraw rosyjskich wpływów, w cudzysłowie, oraz zmiana prawa wyborczego na parę miesięcy przed wyborami jasno wskazuje na to, co polski rząd próbuje zrobić. To jest kontrola nad przeciwnymi opiniami politycznymi. Niestety jest to, jest to schemat, który w innych krajach też następuje. Jest to standardowa praktyka w krajach rządzonych przez konserwatystów i prawicę. Uważają, że mogą zawłaszczyć państwo, że cała maszyneria państwa, wszystkie instytucje ułatwia uciszanie konkurencyjnych głosów i opinii. Panie komisarzu Reinders, to jest w centrum naszej demokracji. Tu musi pan działać jeszcze bardziej bezpośrednio. Jeżeli damy przestrzeń na takie naruszenia praworządności, no to będzie szerzyć się autokracja i stracimy nad tym wszystkim ostatecznie kontrolę. Przewodniczący, dziękuję bardzo. Pan Hidwegi jest następny, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki i szanowni koledzy, Polacy są dumnym narodem pewnym siebie, który odnosi sukcesy i jest w stanie podążać własną drogą bez ciągłych lekcji ze strony Zachodu.
Sprzeciwiam się ciągłym atakom na Polskę i domagam się więcej szacunku dla polskich wyborców. I continue in English now. And a word to my colleagues. Wracam się do kolegów z EPL-u, którzy są za tym atakiem stoją. Państwo mylnie uważają, że jeżeli państwo nie potrafią u siebie w kraju wyborów wygrać, to trzeba przyjechać tutaj do Strasburga, do Brukseli, zebrać radykalną lewicę wokół siebie, atakować własny kraj i własnych obywateli tutaj. To nic nie da wam, to nie da wam w wyborach w większości, bo Polakom się to nie podoba. Zresztą nie podoba się to tak samo Węgrom. Trzeba najpierw wygrać u siebie merytorycznie wybory w kraju, przestać atakować swoich rodaków tu w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim. To jest naprawdę niewłaściwe zachowanie. Niech żyje Polska. Thank you. Next. Dziękuję bardzo. Teraz wracamy z powrotem do pana komisarza. Oddaję głos panu Didier Reindersowi. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, droga pani minister, szanowni państwo, dziękuję bardzo za tę debatę, za państwa wsparcie, jeśli chodzi o podjęte przez komisję działania. Doszło do pewnych pozytywnych wydarzeń, jeśli chodzi o niektóre aspekty, jednakże sytuacja praworządności w Polsce nadal budzi poważne obawy, jeśli chodzi o dostosowanie do wyroków TSUE interpretujących prawo europejskie. To jest coś, co jest zawarte w traktatach i powinno być szanowane przez wszystkie państwa członkowskie. Komisja Europejska podjęła szybkie działania, jeśli chodzi o powołanie specjalnej komisji poprzez uruchomienie procedury naruszeniowej, a w tej chwili zawieszone zostało powstanie tej komisji. Będziemy również monitorować zmiany w prawie wyborczym. Komisja będzie również kontynuować dialog prowadzony z władzami polskimi, aby rozwiązać istniejące obawy. Ale jesteśmy gotowi do tego, aby podejmować nadal decydujące, zdecydowane działania, kiedy będą one potrzebne. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Oddaję głos pani minister Rosval. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, drodzy członkowie, panie komisarzu, bardzo dziękuję za tę debatę i za uwagi komisarza. Jeżeli chodzi o bezprecedensowe wyzwania, to chcę przypomnieć państwu nasze zaangażowanie w stanie na straży naszych wartości. I do nich należy demokracja oraz praworządność. To są kluczowe wartości zgodnie z artykułem 2 traktatów o Unii Europejskiej. Demokracja i praworządność idą w parze. Nie można ich rozdzielać. I w przyszłym tygodniu będziemy mieć okazję, żeby dalej pochylić się nad współzależnością pomiędzy demokracją a praworządnością właśnie, ale także prawami podstawowymi. Będą na tej debacie zarówno przedstawiciele parlamentu, komisji, rady, ale także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów. I czekam na tę dyskusję. Unia Europejska opiera się na wartościach demokratycznych, dzięki czemu gwarantuje wolność, swobodę obywatelską, niedyskryminację, a także stoi na straży praworządności, dlatego że wszystko to są kluczowe elementy, również dla Szwecji i dla obecnej, w związku z tym też prezydencji w Radzie. W ciągu ostatnich 6 miesięcy tutaj w tej Izbie również Parlament Europejski wypowiadał się na rzecz demokracji i innych wartości, za co bardzo dziękuję. I tym samym dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję pani minister Rosval. Jako wiceprzewodniczący chciałem też pani podziękować za zaangażowanie przez ostatnie 6 miesięcy, ciągłą obecność, wsłuchiwanie się w nasz głos, odpowiedzi, reagowanie na pytania posłów, uwagi posłów. To przyczynia się do ożywionej debaty, więc bardzo pani za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim pani współpracownikom z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji. Zamykam ten punkt debaty, zawieszam posiedzenie na kilka minut i wznowimy obrady o 11:30 od oficjalnego wystąpienia Wiosna Osmaniego, prezydenta Republiki Kosowa. Dziękuję bardzo.